Chciałbym porozmawiać na temat szkód komunikacyjnych i ich likwidacji. Bardzo częstym problemem jest błędna wycena szkody, tak? I dotyczy to zarówno szkody całkowitej, czyli wtedy, kiedy nasz samochód uległ całkowitemu zniszczeniu i nie opłaca się go naprawiać, jak i szkody częściowej, czyli kosztów naprawy tego samochodu, tak? Tutaj ubezpieczyciele są zainteresowani tym, aby wypłacić jak najniższe odszkodowanie, stąd bardzo często zaniżają, tak? Zaniżają zarówno wartość samochodu, jak i koszty tej naprawy. W jaki sposób to robią, tak? Po pierwsze, przyjmują nie tą wersję wyposażenia samochodu, którą my rzeczywiście mamy. Nie tą, czyli najczęściej uboższą. Co do kosztów naprawy, bardzo często zamiast wymiany danego elementu zalecają tylko jego naprawę. A jeżeli już zalecają wymianę, to wymianę nie na część zamienną, tak zwaną oryginalną, czyli sygnowaną znakiem producenta samochodu, ale na część zamienną, tak zwaną alternatywną, tak? Czyli niesygnowaną znakiem producenta samochodu. I z kolei, jeżeli chodzi o te części alternatywne, też tutaj mamy do czynienia z różnymi ich segmentami, tak? Im wyższej jakości jest dana część, tym oczywiście wyższa jest jej cena. Jeżeli doznamy szkody komunikacyjnej, zachęcam, abyśmy spróbowali zawsze skonsultować z profesjonalistą, czy aby odszkodowanie, które zamierza nam wypłacić ubezpieczyciel, nie zostało zaniżone. Adwokat – najlepszy wybór. Wydawało mi się, że człowiek kupił sobie półroczne auto, poszedł do ubezpieczyciela. On poprosił, tak, to poproszę dowód rejestracyjny, zrobił fotki, mówi, auto jest warte 200 tysięcy, składka jest tyle i tyle i zachęcam jeszcze do wykopienia stałej sumy ubezpieczenia. Po czym jak jakieś tam pół roku później mu wyskoczyło jakieś zwierzę, tam wracał już wieczorem, próbował wyminąć, dachował, uderzył w drzewo, to wtedy ubezpieczyciel stwierdził, że jednak auto nie jest warte 200 tysięcy, tylko 80 000.